13 kwietnia to ustanowiony przez Sejm Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Ma przypominać o zagładzie polskich elit. 77 lat temu, w kwietniu 1940 roku, NKWD rozpoczęło likwidację obozów dla polskich oficerów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Na mocy decyzji władz Związku Radzieckiego wymordowano też obywateli polskich uwięzionych na terenach Rzeczpospolitej, zajętych przez Sowietów. W sumie zginęło około 22 tysięcy osób. Marek Soja jest wnukiem zamordowanego w Katyniu porucznika Ignacego Deca. Jego dziadek przed wojną był kierownikiem jednej z rzeszowskich szkół. To rodzinne zdjęcie z 1933 roku. Wyszedł z domu w mundurze oficerskim jako 44-letni mężczyzna, który był radnym miasta Rzeszowa, przed którym otwierała się dalsza kariera, dlatego że miał być inspektorem szkolnym we Lwowie. I matka nie mogła uwierzyć, że nagle jego życie skończyło się w dole śmierci, a tym bardziej nie mogła w to uwierzyć, że dowiedziała się o tym z tak zwanej gadzinówki, czyli z krakowskiego gońca, który był, no, teraz by się powiedziało, sponsorowany przez Niemców. Porucznik Dec to jeden z 22 tysięcy polskich oficerów rezerwy i jeden z 600 nauczycieli zamordowanych przez Sowietów. Wydarzenia sprzed 77 lat wpłynęły na całe życie rodziny. Nie było żadnej rodzinnej uroczystości, ba, ja powiem więcej, nawet żadnego zwykłego dnia, żeby matka do tej tragedii nie wracała. Dziadek z obozu wysłał jeden jedyny list, ocenzurowany zresztą, w którym pisał, że tęskni za swoją rodziną i za trzema córeczkami, które zostały. Córka porucznika Stanisława Sojowa, emerytowana nauczycielka, ma dziś 94 lata. Całe życie poświęciła na przywracanie pamięci o Katyniu i walce z katyńskim kłamstwem. Tych ludzi starano się zniszczyć, zarówno po sowieckiej stronie okupacji, jak i po niemieckiej. Jednocześnie przecież działy się dwie wielkie operacje. Po stronie niemieckiej akcja AB, po stronie sowieckiej zbrodnia katyńska. Dziesiątki tysięcy zamordowanych Polaków, którzy byli elitą państwa polskiego. Dzisiaj bardzo brakuje tych ludzi. To byli ludzie, którzy piastowali urzędy. To byli wojskowi, policjanci, lekarze. Doktor Piotr Szopa jest autorem jednej z wielu książek dotyczących zbrodni katyńskiej. Pisze m.in. o ofiarach pochodzących z powiatu strzyżowskiego. Sowieci strzałem w tył głowy zamordowali 32 osoby z tego terenu. Tylko z tych trzech najbardziej znanych wielkich miejsc kaźni, czyli Katyń, Charków i Kaliny, Ostaszków, Miednoje, gdzie spoczywają, znamy ponad 700 osób pochodzących z terenu Podkarpacia. A przecież jest jeszcze ukraińska lista katyńska, gdzie setki tych osób wywodzących się z Podkarpacia są. To zdjęcia Eugeniusza Taradajki z prac badawczo-ekshumacyjnych w Miednoje w latach 90. ubiegłego wieku. Ale jeszcze w 2003 roku w Moskwie wydana została książka Antyrosyjska podłość, która wbrew prawdzie obciąża Niemców odpowiedzialnością za Katyń. We wrześniu 2004 roku Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął śledztwo w sprawie zamordowania prawie 22 tysięcy polskich obywateli. Mimo także rosyjskiego śledztwa, żaden z sowieckich katów nie poniósł odpowiedzialności za zbrodnie.